Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Wczoraj oglądaliśmy wieczorem, kiedy przyjechałem, bo już ciemno, oglądaliśmy gołębniki i pokazywał nam kolega Mariusz Dymitrów, bo u niego tu jesteśmy w Popławcach, to jest miejscowość położona pod Sokółką, tutaj na Podlasiu. Pokazywaliśmy gołębniki, gołębie, a teraz chcemy już tak sobie bardziej szczegółowo pokazać między innymi, z jakich gołębi się te gołębie, które tam widzieliśmy wczoraj, wywodzą. Tutaj też od razu na stole takie tytułem reprezentacyjnym pokażemy rodowody, bo kolega Mariusz, jak już mówiliśmy, mieszka w Anglii, to też siłą rzeczy dużo gołębi tam nabywał. Tam jest taka stacja, tutaj widzimy Luella, to jest dokładnie nazwa Luella Pigeon Station, tak? Well, przepraszam. Ale to jest taka stacja hodowlana, ogromna ona jest, tam jest tysięcy gołębi, ile powiedz? Bardzo dużo, oni dają między innymi takie rodowody, a z uwagi na to, że właśnie to są gołębie na obrączkach angielskich, no to siłą rzeczy nie będą mieli te gołębie, nie będą miały te gołębie kart własności. Do nich są takie, o, do obrączek, pokażmy, to jest taki list transferowy właśnie? Coś takiego to jest? Tak. To jest właśnie do gołębi angielskich, tych, które nie posiadają kart własności, są takie, jakby to nazwać, to nie wiem, to się drukuje. Znaczy to jest forma, którą my wysyłamy w momencie, gdy sprzedajemy gołębia, żeby właśnie klient miał potwierdzenie, że to są, i skąd pochodzą. W danym momencie my wypełniamy numer swój gołębnika, to jest typowa lista. O. Wypełniamy dane osoby, która sprzedaje, dane osoby, która kupuje i później zostaje to potwierdzone przesłanym dokumentem i ten gołąb wtedy zmienia właściciela. I wtedy wiadomo do kogo należy i można go obciążyć ewentualnie kosztami, jak się takiego gołębia złapie, czyli za tą opiekę weterynaryjną, za koszt wysyłki, który jest na przykład związany, jak hodowca sobie zażyczy, żeby mu tego gołębia, gdzie on tam wszedł, wysłał, to zapewnia wszelkie takie formalne rzeczy. Ale my tutaj widzimy, te gołębie będą miały i takie rodowody, które kolega Mariusz tutaj pokazuje, pokazuje mu od niego tego Rolanda Jansensa, to są też Pigeon World z tej stacji hodowlany. Tutaj zobaczmy, w jego rodowodach jest bardzo dużo gołębi wywodzących się z hodowli Kuiper. To są czyste, 100% Janseny. I tutaj też pokażmy, to są takie oryginalne karty ocen od kolegi świętej pamięci Jana Skórskiego. Tutaj on miał, tam sobie na internecie możemy zobaczyć te zdjęcia, jeszcze chyba są tych gołębi, tak. Ewentualnie rodziców, ja nie pamiętam, bo to bardzo dawno temu było robione, o, to były takie te trzy podstawowe gołębie, które miałeś, tak? Ten 622, 610, ten gołąb 35. 35, to są gołębie, widzimy, z 2007 roku był, ten był z 98 i ten też z 98. One tam chyba, zdjęcia ich mamy na stronie, nie? Tak, mamy zdjęcia i teraz tak jak spojrzymy na tego gołębia 610, to jest bardzo fajna, ciekawa rzecz. Ten gołąb jest bezpośrednim synem olimpijczyka Jana Skórskiego. Na tym i jest to gołąb, który był lotowany przez 4 lata i zrobił 46 konkursów, 100 na 100, dwa razy reprezentował okręg Jasło na wystawie ogólnopolskiej. I teraz następnym gołębiem, którego mieliśmy w hodowli, który był tak jakby gołębiem podstawowym, jest gołąb 622 i teraz jeżeli spojrzymy dalej, jest to podwójny wnuk tego samego olimpijczyka. Czyli myśmy tu celowo zakupili te gołębie. Z tego tytułu, że to jest tak, jeden bezpośredni syn olimpijczyka, który dwukrotnie reprezentował okręg Jasło na wystawie ogólnopolskiej. Jest tu drugi gołąb 622, który był podwójnym wnukiem tego samego olimpijczyka. Tak samo reprezentował dwukrotnie okręg Jasło na wystawie ogólnopolskiej, z czego ten gołąb był gołębiem drugim. Czy chyba oddział Jasło, bo okręgu chyba Jasło nie ma, oddział. I ten gołąb był bodajże w jednym roku jako czwarty, a w kolejnym roku jako drugi gołąb. Właśnie te gołębie z pana Jana Skórskiego, świętej pamięci, kolegi naszego tutaj, no zmarł niedawno całkiem. Kolega Mariusz notabene też pomagał w sprzedaży tych gołębi, ale na tych gołębiach jest oparta ta linia gołębi Skórskiego, które masz, jak również o tych, które tam odkupiłeś wtedy jeszcze przy okazji, że tak powiem. Przy okazji aukcji do tego zaraz wrócimy. Także to są te dwa podstawowe gołębie, które tu budowały linię i teraz tak. Z tego gołębia... A masz tu coś po tym akurat, żebyśmy pokazali? Może tak, to nie są dokładnie wszystko tutaj, które kolega ma te linie, ale takie kilka gołębi wybrał do zaprezentowania. W tej chwili zaraz przejdziemy do gołębia 35 tego czerwonego, bo tu kolejnym trzecim gołębiem był gołąb 35. On tu jest jeszcze? Nie, on zdechł już, tylko mamy jego jeszcze sporo dzieci. To jest bardzo fajna rzecz, to był gołąb też wychowany jako późny młody. Później był lotowany i on tak samo reprezentował oddział Jasło dwukrotnie na wystawie ogólnopolskiej. I to jest bardzo fajna rzecz. Tu
Matką tego gołębia jest oryginalna samica od gołębi Jansen z rodziny Łepuch. To pokażmy może jakiegoś tego takiego, bo to czerwony będzie, tak? To będzie czerwony. To chyba z tyłu ten taki tam widzę. Te gołębie, one tam stoją sobie, siedzą teraz na tej, któryś z tych. Dużo czerwonych, które tutaj masz w swojej hodowli, też są właśnie z tych gołębi Jansen, prawda? Sporo gołębi jest tak. Z gołębia Jansen, ale sporo gołębi też było łączonych. Czerwony 35 na Janseny. O. To jest bezpośredni syn tego gołębia właśnie. 35. Popatrz, jaki numer ten gołąb ma? 48-290. Mamy zdjęcie tego gołębia na stronie? Tak. No, to sobie zobaczmy, bo tam na stronie pod banerem możemy, kiedy będziemy oglądać ten film, też przy okazji sobie kliknąć, zobaczyć te gołębia. No, w większości tam są wszystkie, no dużo jest właśnie, bo kolega tutaj i ja mu robiłem gołębie, u nas na stronie są i koledzy z pasji gołębie z serwisu, także bardzo, bardzo dużo gołębi, mamy zdjęcia i ich rodowody, także tam można sobie wejść, zobaczyć. I tutaj my tak pokazujemy po prostu takie reprezentacyjnie kilka gołębi, jak one wyglądają, zobaczmy, są bardzo ładnie utrzymane, tam widzieliśmy wczoraj, one zawsze mają świeże powietrze, tam nie ma żadnego pyłu, ten taki wysoki róż, te metody, które kolega Mariusz tutaj stosuje, one się przyczyniają do tego, że właśnie one są w bardzo dobrym zdrowiu, także polecamy, a pokażmy może jeszcze kolejne jakieś ptaszki, już może nie od kolegi Jana, jak jesteśmy, przy Skórskim, jak to... Przyjaźnie Skórskim, to może ja jeszcze przyniosę, pokażę. To za chwilkę. Dobrze, to poczekamy wtedy. Mój kolega przyniósł gołębia, który pochodzi też z gołębi tutaj kolegi Jana Skórskiego. Co to jest za gołąb? No tu wracając jeszcze do gołębi Jana Skórskiego. Jest to tak jakby ostatni nabytek z tej właśnie aukcji, którą przeprowadziłem. To jest 2000 którego roku gołąb? To jest samica z 2009 roku i to jest 1631. Jest to najlepsza samica oddziału Jasło 2014. Na tym jest to taka jakby w tej chwili najważniejsza rozpłodowa samica. Też jest na sprzedaż? Też jest na sprzedaż, ona jest z 9 roku. Niesie się jak kura, w tym roku mieliśmy jeszcze sporo jajek po niej, ale już po prostu ją musimy odstawić. Ciekawostką jeszcze jest to, że na tej aukcji, jak myśmy kupowali te gołąbki, bo na aukcji było chyba 82 gołąbki, myśmy kupili chyba 17. Myśmy jeszcze zakupili też ojca jej. Czyli jest to ten... Już z którego roku? 2004? 07, nie, 07 i to jest ten gołąb 12. Jest to tak jakby ostatni najlepszy gołąb rozpłodowy Jana Skórskiego. On jest ojcem właśnie tej 1631, najlepszej lotniczki oddziału 14, jest ojcem 1632. Najlepszej lotniczki oddziału Jasło jest ojcem tej 49. Też tam była najlepszym lotnikiem chyba roku 13 czy 12. Jest takim ojcem wielu gołębi młodszych, które były sprzedawane na tej aukcji. Jest bratem 13, też super rozpłodowca. Jest to taki dobry lotnik Jana Skórskiego, także to jakby podstawa. Mają po czym te potomkowie, ci potomkowie dziedziczyć te cechy. Mają po czym dziedziczyć, tak. Także one bardzo mocno tak jakby wzmocniły naszą hodowlę. Myśmy jak je przywieźli, to od razu włączyliśmy do tych swoich już gołębi, które mieliśmy na miejscu i tak jakby pociągnęliśmy dalej tą linię. Także tu cała podstawa tych gołębi Jana Skórskiego dalej jest kontynuowana, pomimo że po zakupie tych trzech gołębi już Jan więcej nie chciał mi sprzedawać ptaków, także dopiero z tej aukcji myśmy sobie coś tam wprowadzili. Dobrze, czyli to mamy, jeżeli chodzi o gołębie Jana Skórskiego, to może przestawić. Weź to całkiem otwórz. Otwórz całkiem to, przyciśniemy o tak. I teraz pokażemy kolejne gołębie, może taki widzę, ten pstry taki mocno, to jest Jana, to jest Jansensa, może nie? O ten? Nie, ten to jest Lubity, ten z linii, Lubity. To już przejdźmy. To przejdźmy do tego właśnie. No i teraz tak, w naszej hodowli była tak jakby mocno rozchowana linia gołębi sprinterskich i linia gołębi sprinterskich myśmy oparli na gołębiach Staff Van Red. To ja od razu, jak jesteśmy przy Staff Van Red, to ja pokażę może ten taki stary rodowód, jak on wyglądał taki. To jest oryginalny rodowód właśnie Staffa Van Reda. To był ten pierwszy hodowca, z którym miałeś kontakt w Anglii, kiedy tam zamieszkałeś. Tak. Przypomnijmy sobie, w filmach wcześniejszych, które tutaj z kolegą nagrywaliśmy, on opowiadał całą tą historię, jak najpierw przychodziłeś na chodniku, tylko siedziałeś i patrzyłeś, tak? Dopiero po jakimś czasie tam dopuścił. No ale zobaczmy, ten gołąb tak wygląda. Jaki numer ma ten gołąb?
To jest gołąb po numerze 011010. Z 2007 roku? Tak. Nie, on jest 14. Tak, to jest z ostatnich dzieci jeszcze z tego naszego Lubity. Mhm. Na tym, ale one wychodzą w takiej barwie właśnie. Mazany z tego tytułu, że później Lubita był już łączony na to czas. Ma wszystkie kolory praktycznie tu. Na tym, także, także to jest tak jakby... I potomstwo też takie często wychodzi właśnie z tych gołębi potomstwo w takiej barwie? Potomstwo wychodzi tak, albo pełne czerwone, pełne płowe, które się zmienia później właśnie w takie almandy w latach. Wychodzą też nakrapiane, wychodzą niebieskie, wychodzą gołębie pstre w różnych kolorach. Z tego tytułu to jest samczyk? Tak, że Lubita był czerwonym almandem i on w pierwszej fazie był łączony na niebieską samicę, później był w następnej fazie łączony na nakrapianą samicę, w ostatniej fazie był łączony na czarną samicę. Także jeżeli dzieci i potomstwo łączyliśmy do siebie, uzyskujemy różne kolory. Na tym. Także to jest z linii Lubity i mamy jeszcze gołębie z linii Stad Van Red. My musimy popatrzeć tylko gdzie one tu są. O, tu mamy jeszcze na przykład... Ale przepraszam, jak się wtrącę, Stad Van Red miał z Jansenu chyba dużo, tak? Stad Van Red był na bazie gołębia Jansen budowany i miejscowych gołębi, tak? Mhm. My mówimy typowo z... Samczyk oczywiście, tak, widzę. Z którego roku? I to jeszcze jest oryginał... Na brytyjskiej obrączce. 05812 i jest to jeden z tych ostatnich oryginalnych gołębi z hodowli braci Clark. On jest z 7 roku na tym, ale on był łączony przez ostatnie 3 lata z taką białą stosownicą i z każdego roku z tej pary mamy potomstwo. Także ten, także... Także to jest tak jakby jeden z ostatnich tych oryginalnych gołębi. Jeszcze mamy tutaj jednego. To same samce przyniosłeś, czy są też samiczki? Same samce. Nie chciało mi się zbierać samce. Rozumiem, no bo pokazujemy tylko po prostu, żeby koledzy zobaczyli. Tu mamy jeszcze... to jest gołąb też z Staffan Red. Z tym, że to już jest zakupiony z innej hodowli, żeby po prostu wzmocnić linię gołębi niebieskich. O, to jest na przykład już wychowany u nas bezpośrednio. Z 2000 którego roku to jest? Biała obrączka, 15 to jest? Nie, to jest oryginał. Oryginał jeszcze, tak, aha. Jeszcze ale rok, rocznik? Kolejny oryginał, z 07. 07. 07 roku. Jedną z ostatnich gołębi tych właśnie Stefów. Też jeszcze w tym roku wydało nam potomstwo. Na tym też zostanie wydany. Zdjęcia ich mamy chyba tak, bo tam większość tych skarpa, tam jest około chyba 200 czy 300 zdjęć nawet wykonanych, także na pewno się tam znajdą te gołębie. Tu mamy z 10 roku. Jaki właśnie numer pełny jest tego gołębia? 70-71. Mhm. Też Stad Van Red? Tak, to jest Stad Van Red. Gołąb już odchowany u nas. Też taki typowy sprinter. Duże gołębie w budowie tak, widzę, tak? Wszystko te niebieskie, oprócz tego pierwszego, co był z tej tak. Lubity, taki ten, jak ty to mówisz, Almond. Gołębia. A ten jaki ma numer? Przepraszam, jak to jest? Szukamy takiego jednego, ostatniego. I to jeszcze jest oryginalny gołąb, braci Clark. Który, jaki ma rocznik, to jest gołąb? To już jest gołąb stary. Płodzi jeszcze? I on jest 04 roku. Myśmy już w tym roku tego gołębia nawet nie puszczali do lęgów. Ale on jeszcze jest witalny, także ten, także ewentualnie jak będzie ktoś zainteresowany tym, żeby to jako gratis dodatek do innych dostanie. Żeby sobie tam gdzieś tą linię Stefów podtrzymać, to my sobie jego dodamy komuś. Ten gołąb w jednym roku miał 5 jedynek. Na tym. Niesamowity lotnik. Ale masz tutaj takie fajne, właśnie widzę te takie ciemne pstre, to chyba to są z Jansensów gołębi, co? Rolanda Jansensa, nie? Nie. Rolanda Jansensów myśmy nie brali żadnego, czyli mówimy o gołębiach dalekodystansowych. To są Ardeny, czyli tutaj. Czyli gołębie Ardeny. I z Ardeny mamy sporo. Ten jaki ma numer gołąb? Z różnych linii. Jaki ma numer? 282. A z roku którego? A on jest z roku 12. 282 i on tutaj... To 18 lat? Nie. A pardon, przepraszam, 8, co ja gadam. Na tym. 8. 8, 2008. Tak, ale z niego też mamy bardzo dużo potomstwa.
To jest taki dosyć bardzo. Te podobny, w podobnej barwie gołąb? No to tak, tak samo z tych gołębi daleko dystansowych naszego Ardena. O, taki też drobny jak samiczka, nie? On jest drobny, one są takie. Ten z którego roku jest? Jaki ma numer? Ten będzie młodszy, nie? Ten 011 z 13 roku. Mhm. Z 13, 779. Ale na polskiej obrączce. Tak, to jest na polskiej obrączce, to już uchowany u nas gołąbek. Także to jest to. No i co, zostały nam chyba tutaj same. Czerwone takie, pokażmy jakieś Janseny, jeszcze. Nie? Mhm. Janseny tutaj właśnie, Mariusz tam coś znajdzie, ale popatrzmy, tutaj dużo Jansenów też miałeś oprócz tych oryginałów. Właśnie z hodowli Kuiper. Tutaj jak się w rodowód popatrzy, tutaj zapewne będzie widać, jak ta kamera delikatnie przejadę, takich gołębi Kuiper wywodzących się, to są czyste Janseny. To dużo dość miałeś tutaj w swojej hodowli, prawda? Było ich sporo, ale my skupiliśmy się na tych czterech oryginalnych samcach, które mieliśmy od braci Jansen. Były to dwa gołębie nakrapiane, jeden gołąb płowy i jeden stary nakrapiany. Na tym, no i teraz z tego nakrapianego starego mieliśmy tam chyba 23 sztuk potomstwa, a już z tych młodszych gołębi mieliśmy bardzo dużo ptaków. I teraz tak jakbyśmy przeszli przez gołębie z tego starego Jansena, który był 98 roku. On wydawał raczej takie gołębie nakrapiane i gołębie Shelly. To są tego typu. Ten jest jaki? Z którego roku ten? 2016? Nie, to nie. Będzie 13. 13. No, obrący, tak. 2013 rok. Gołąbek. O. Także tych gołąbków też jest sporo. Jest i dzieci, i wnuków bardzo dużo, i one wychodzą w takiej barwie nakrapianej, taki Shelly. Tutaj taki Shelly jest chyba bardziej jeden z tyłu, nie? Bo to będzie z tej samej pary, z tego samego ojca też. To jest syn tego starego gołębia. Ten jaki ma numer? O. 97 końcówkę. Mhm. O. On jest praktycznie taki sam. Gołąbek. I teraz tu zostały nam już gołębie z połowego ptaka. Połowy to z tych, też Jansen, nie? Tak, to z 2005 roku. On jeszcze jest, on jeszcze w tym roku wydawał dzieci. Tylko miałeś chyba nawet pożyczone koledze Jaskowskiemu, co? On jest cały czas w pożyczkach, bo już myśmy nachowali sobie dzieci, także my mamy sporo tu potomstwa. Potomstwa. Ten jaki ma numer? Na tym, a ten będzie miał numer 21024. Gołąbek to jest bezpośredni syn właśnie tego płowego naszego Jansena. Tego płowego możemy na stronie zobaczyć, jego rodowód, tak. Wszystko jest. Szybkie wejście to jest naszegolebie.pl łamane przez Dmitruk, ewentualnie pasjagolebie.pl, tam należy znaleźć hodowlę Mariusza Dmitruka, tam też te gołębie się znajdzie niektóre, także dwoma tymi stronami się można posiłkować i znajdziemy tam płowego Jansena. Ten jaki ma numer? 37. 37. Wczoraj wczoraj oglądaliśmy, widzieliśmy w gołębniku, miał taki kolega Mariusz części gołębnika, gdzie dominowały właśnie tamte gołębie czerwone właśnie. Czerwone płowe, czerwone pstre, takie nakrapiane różowo, taki też w Shelly. To też jest gołąb, też z tego, z którego roku? To jest 13 rok? Tak, to jest 13 rok i to jest gołąb też z tego starego Jansena jeszcze. One wszystkie są tak jakby identyczne, bo ten stary Jansen nam już w ostatnim roku w ogóle nie chciał się parzyć z żadnymi samicami, więc szybciutko polecieliśmy, przywieźliśmy. W ogóle nie wybierał żadnych starszych samic. Polecieliśmy szybko, dobraliśmy trzy samiczki roczne, puściliśmy, wybrał jedno i z tą akurat jednoroczną mieliśmy praktycznie całe to potomstwo. I to w takim typie wychodziło wszystko, tak? Tak, wychodziło w tym typie. One są takie jakby delikatnie krótsze. Mhm. Tu już mamy gołąbka syna tego 46 naszego. 46 ten Jansen był nakrapiany, ale w połączeniu na czerwone samice wydało też czerwone i ten jaki ma numer? 23. I też z 2013 roku czy 2012? No, one wszystkie są z tego 13 roku, bo to ja akurat wtedy w Anglii je sobie miałem i w Anglii je rozmnażałem. Także tam były tylko te gołębie. O.
pomału się zbliżamy do końca prezentowania takiej grupy reprezentatywnej gołębi z kolegi z hodowli, z rozpłodu tutaj Mariusza Dmitruka. Te gołębie, ten jaki ma numer też pokażmy, bo jak już hodowcy będą dzwonić, to niech wiedzą konkretnego, mogą zapytać. To jest numer 90, 21090. Tak. Na tym bezpośredni sens tych metrykanych gołąbków. Samiczki są też podobne wszystkie praktycznie, nie? Też pod tym. Z tym, że samiczki są w tej chwili na rozpłodach gołębnika oddzielone, także musimy. Nie, chodzi mi o to, że są podobne w budowie, są podobne w barwie, bo też tak samo według tych samych kryteriów dobierane wszystko tak, było. Na tym. Na tym, także to jest... Tu zostały nam dwa, widzę, gołębie nakrapiane, takie ciemniejsze troszeczkę. To też z tego starego Jansena? Nie, to jest z tego Jansena 520. Ten jest 2014 roku chyba, tak. Co? O, taki dosyć duży, ładny samiczek. To sprinterskie takie bardziej. Ja nie wiem, czy to są sprinterskie. Wszyscy mówią, że Jansen są gołębiami sprinterskimi. Ja tutaj nie lotuję tymi gołąbkami starymi, także młode gołębie u nas idą calutki program lotów. Nie wybieramy lotów, nie wybieramy pogody. Przychodzi czas na lotowanie, to po prostu w gołębniku nie ma prawa z soboty na niedzielę zostać żadnego. To też, jak już jesteśmy w tych gołębiach o lotowaniu, to popatrzmy jeszcze, bo tutaj mamy taki malutki kącik, bo dopiero Mariusz to urządza. To są takie puchary, które zdobył lotnik. Jaki ten numer miał gołąb? 2513, tak? My nic nie ten. 2513? My tam nic nie urządzamy. 2513? 2513 to był nasz turbogroszek. I z czego to był gołąb? Jest to gołąb wychowany z tego gołębia. Jak dobrze trafiłem. Na tym i teraz tak, jest to syn Jansena 520 na tym i on jako gołąb młody u mnie wami. Ten jaki ma numer? Na tym. Ojciec tego 2513? 32311. I to jest na polskiej obrączce? Nie, na angielski. Na angielski. Na tym. I teraz tak, jego ten syn turbogroszek przyleciał loty gołębi młodych. Regularnie, loty gołębi rocznych przeleciał regularnie i dopiero zaczynał się wykazywać w lotach gołębi starych, jako gołąb dwuletni, ale nie pasowały mu loty krótsze i on nam zaczął bardzo ładnie siadać zza kanałów i myśmy tym gołębiem... Zza kanału, bo ty w Anglii był lotowany. Tak, myśmy latali właśnie z Francji i tam mamy wszystkie... To jest ten puchar to jest ten z Anglii tutaj, ten. Wszystkie są z Anglii, z brytyjskie. No, tutaj dlatego pokazujemy je. Tam są srebrne, to tak nie widać dobrze napisów, także popatrzmy, ale tu są zarloty różne. Tak, on tu z Falas wziął nam pierwszy, Forges wziął pierwszy, kolejny Falas wziął pierwszy i myśmy tu wzięli następny Forges i mieliśmy tu zakończenie sezonu najlepszego gołębia zlotów. No, czyli mamy tych gołębi troszeczkę zaprezentowanych. Tych gołębi kolega ma około 300 sztuk do sprzedaży, nawet więcej jeszcze. I samce, i samice. Można dzwonić. O pochodzeniu to kolega opowie. Można sobie z rodowody rodziców, ewentualnie jakichś przodków zawsze pobrać ze strony. U nas tam są. Zobaczyć wszystko. Także bardzo dziękujemy koledze. Zachęcamy wszystkich do zakupu tych gołębi. Jak mówię, dużo jest do wyboru. Ceny atrakcyjne. Także bardzo zachęcamy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot.